Sezon rajdowy 2016 skończył się dzisiaj. Bardzo intensywny i taki sezon, który mnie osobiście bardzo szybko zleciał. Dużo emocji, zaczynając od rajdu Baja Drawsko, kończąc dzisiaj na Intertrans Baja Żagań. Mamy najlepszy wynik w historii naszego zespołu. To jest moje życie, tak sobie wyobrażam moje życie i jestem pewny, że dalej tak będzie wyglądać moje życie. Rajd lubię za atmosferę, adrenalinę, która na pewno w każdym siedzi, no i z przyjemności przebywania w otoczeniu dobrych ludzi. Ty też nie siedzisz w kapciach w domu, tak? Też w ciągłym biegu, bo chyba też to lubisz i w większości ludzi tutaj właśnie po to tu jesteśmy, żeby robić coś razem i wszystkich to pociąga. Był to dosyć intensywny sezon, i rajdowo, i eventowo. W czasie Baja Poland mieliśmy aż 5 grup eventowych. Gościliśmy około 45 osób w tym samym momencie. Podniesienie adrenaliny, a ponadto, no koledzy, atmosfera, to jest ważne. Jesteśmy na pudle Krzysiek z Tomkiem. Też fajnie skończyli. Dzięki temu, że obydwie załogi punktowały, mamy mistrzostwo klasyfikacji zespołów, no, co też jest dla nas bardzo ważnym trofeum. Ja z Fazim drugie miejsce w grupie TH na koniec sezonu. Tutaj na Baja Intercast wygrywamy klasyfikację TH, jesteśmy na drugim miejscu w generalce. Krzysiu z Tomkiem drugie miejsce w grupie Open i zostają, podobnie tak jak my z Fazim, wicemistrzami Polski w swojej grupie. My dokładamy do tego jeszcze wicemistrzostwo Europy, także szczęśliwi, zmęczeni już trochę tym sezonem, bo był intensywny. No i przygotowujemy się do kolejnego. Pasja. Ambicja. Współpraca. Rywalizacja. Adrenalina. RMF 4 Racing Team. Przekraczamy granice wyobraźni.